kapustową za granicę do Niżankowic. Stryńczy. Widzimy kościół tryniecki, zbudowany w 1932 roku. Obok dzwonnicę z dzwonami. Ale to, że chcę wam pomóc, że pisać, a nie... Pan teraz złapie, łapie. Dobrze, już nagrywa pan? No i plebanie jeszcze. Niech pan tu idzie. Naprzeciw kościoła znajduje się plebania, wybudowana w 1973 roku. A stara plebania zamieniona na punkt katechetyczny, odnowiona, a obok siostry zakonne ze scholą, uradowane, uśmiechnięte, a w dali Złapię tam Jan. Tam idzie z tyłu twoja. Thank you.
mojej rodzinnej parafii. Hermanowice dawniej, przed wojną, przed 1939 rokiem należały do Niżankowie, stąd się udajemy. Był to kościół dojazdowy Niżankowiec. W tym kościele przed wojną byłem wszystkiego ze 2-3 razy, gdyż z mojej wioski bliżej jest, jest równina do Niżankowic, jak się o tym przekonacie. Byłem raz czy drugi, kiedy ksiądz Świerczek, katecheta Niżankowski, a późniejszy proboszcz z Gorzyc, tutaj odprawił. W tej chwili jest proboszczem już od 45 lat ksiądz Kała, złoty jubilat Franciszek Gunia, który dzisiaj wprawdzie nie jedzie, bo zostaje na gospodarstwie, a z pielgrzymką udał się ksiądz katecheta Edward Schneider. A to jest właśnie ksiądz Świerczek. Ksiądz Świerczek, który ostatni witary Niżankowic, który to dojeżdżał do tego kościoła, a po wysiedleniu w 1945 roku to mieszkał tu w Ramonicach przez trzy miesiące. I tu napisane tak. Jest on tak, jak mówi tak. Ja dam ten swój portret, bo tu dojeżdżałem do tego kościoła, a nie za długo potem umarł. Tak, napisane. Ksiądz kanonik Józef Świerczek, proboszcz Gorzyc Przeworskich, lata 1943-1945, jako wikariusz parafii Niżankowice, dojeżdżał do tego kościoła wówczas filialnego. Hermanowice, 6 listopad 1980 i zmarł 16 lipca 1982 roku w szpitalu w Rzeszowie, pochowany w Gorzycach. Proszę. Hermanowic do Niżankowic. 6 kilometrów. Tylko przypatrzcie się, jak ten kościół wygląda. Trochę większy, dłuższy od naszego Głogowcu. I żegnamy się z Panem Jezusem, utajonym w Najświętszym Sakramencie. I udajemy się do autokaru. A ja serdecznie dziękuję za tą przemiłą wizytę właśnie tutaj w tym kościółku. Księdzu właśnie Edziowi, tutaj szeroko parafialinowi. Serdecznie dziękuję. Szkoda tylko, że by tak ludzie byli zobaczyli, byli nie wyszli z podziwu, jak to przepiękne te osoby i orkiestra. Po prostu bardzo muszę dobrze podziękować na tą przemiłą, wspaniałą dzisiejszą wizytę już świętego Antoniego. I właśnie rok temu była też w tym samym dniu lata pielgrzymka, 13 czerwca i tym roku również 13. Serdecznie dziękuję księdzu właśnie magistrowi Edziowi i wszystkim wspaniałym tym właśnie, tej straży grobowej, tym turku, jak to nazywają, no i tym odjeszcze i tym dziedziczeniem. Do granicy i to mocno, twardo. Żadne dłoń! Marsza. Za mną! Marsz! Niech pan tych biskupów filmuje. Wszystko będzie na kamerze.
Zasieki. Zasieki. I tu znowu wjeżdżę z drugiej strony, przecinającą. Pilnowana dla Związku Radzieckiego, a już teraz jest Ukraina, to jest mniej więcej tak, gdzie u nas tyle pilnuje z nami. A być może... Mocno nakręcić, mocno nakręcić. Oni nie pawy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mocno. Podobnie jak rok temu, dzisiaj też 13 czerwca udaliśmy się do Niżankowic, aby wspólnie z wami wszystkimi przeżyć odpust, odpust Trójcy Przenajświętszej, aby razem z wami przeżyć bezkrwawą ofiarę. Dlatego też wszyscy się wspólnie radujemy, pobożnie pójdziemy do świątyni. Jak widzicie, dziś z nami, oprócz scholi dziewcząt śpiewających, oprócz orkiestry, idzie tak zwana, a ta orkiestra nie jest policyjna czy milicyjna, jak to niektórzy mówili, tylko orkiestra strażacka z mojej parafii Stryńczy. I razem też z nami idzie tak zwana straż grobowa. To ci, którzy pilnują Wielki Piątek, sobotę i Wielką Niedzielę Chrystusa w grobie. Wprawdzie w innych mundurach, a na Wielkanoc w galowych mundurach przychodzą do świątyni, dlatego też i dzisiaj są wśród nas straż grobowa, u nas nazywana Turkami. Dlatego kiedy temu tydzień ksiądz prałat Herba Lewica ogłosił, że ksiądz Staroś przyjedzie z Turkami, to się ludzie śmiali w kościele, nie wiedzieli, kim ci Turki są. A to jest straż grobowa w pięknych mundurach, która wpuści wspólnie z nami wszystkimi
uświęci naszą dzisiejszą uroczystość. Pozdrawiamy też wszystkich grekokatolików, wszystkich prawosławnych. Sława Jezusu Chrystu! Teraz chyba, żeby sobie orkiestra trochę spoczęła, śpiewać będziemy. Iść! Jeszcze ksiądz proboszcz tutejszy w kilku słowach do was przemówi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witamy całym naszym sercem oddanym Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Tak wielu ludzi dzisiaj po raz kolejny dziękuję Bogu za dar Chrztu Świętego, który otrzymali w tym niżankowickim kościele. A tak w ogóle to macie wielkie szczęście, pielgrzymi Stryńczy, że się spóźnili, bo przynajmniej nie musieli czekać, bo to już wszystko bardzo opóźnione. Gdzieś nam się niestety zagubił chleb ze solą, ale naprawdę wszystkie nasze serca tutaj są jak chleb, a witają was nie tylko grekokatolicy i prawosławni, którzy właśnie idą na pomnik do Bikulic i na troszkę handel na pewno, ale także i całym sercem tak licznie tutaj witają was rodacy i rzymokatolicy, także i Ukraińcy z parafii Nowe Miasto, Błozew. O tym także świadczą te wznoszące się sztandary, także my też tak troszkę nadrabiamy i całym sercem prosimy do naszego wspaniałego kościółka. A teraz jeszcze oddam głos księdzu, przepraszam, pani proboszcz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was serdecznie, wszystkich pielgrzymów z Polski. Witam również dawnych naszych parafian niżankowskich i wszystkich przybyłych gości. Witam czcigodnych księży, jaki przybyli do nas na naszą tak wielką uroczystość. Witam czcigodnego gościa, naszego księdza kapelana Stawarza, za tak wielką, miłą uroczystość, jaką nam dzisiaj sprawił. Witam wszystkich, jaki przybyli do nas. Witam wszystkich ofiarodawców naszych, jakie złożyli na nasz kościół z Polski. Wszystkim serdeczny Bóg zapłać składom od nas wszystkich karskie parafian niżankowskie, bo jest nas tak bardzo mało, gdyby nie wasza pomoc i wasza ofiara, nie dalibyśmy rady całkiem, bo jesteśmy tak biedni i tak nas mało jest, że sami nie daliśmy rady niczym, ale bardzo jesteśmy wam wdzięczni za waszą pomoc, za waszą pamięć o naszym kościółku. Serdecznie składam wam Bóg zapłać od wszystkich naszych parafian. Gwiazdo śliczna, wspaniała, Ooh.
śmieszne. Grekokatolicy świątynię taką małą mieli swoją, jak wyżej zobaczymy, ale za stalinizmu w 1946 roku tamtą świątynię zamieniono na prawosławną. Taki był nakaz Stalina, aby wszyscy grekokatolicy przeszli na prawosławie. A dziś, jak wiemy, odzyskali wolność. Część grekokatolików przeszła do tak zwanego kościoła cerkwi podziemnej. Kształcili się pająki swoich biskupów, kapłanów. I tutaj dojeżdża ksiądz Rutkowicz do tej świątyni, tu odprawia. Początkowo był taki malutki baraczek,